jeden dzień, w nocy zakochałem się. Jeśli jesteś dziełem sztuki, ona cudzo, tak jak Mona Lisa, ej. I za długo czekam, by powiedzieć jej. Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku i dzisiaj, przyjaciele, zrobimy coś dla mojego pieska, dla Nelly, a mianowicie aquapark, moi drodzy, albo park wodny, jak woli kto to nazwać. Po prostu będzie, kupimy mega dużo jakichś dmuchanych rzeczy, albo dla piesków, albo dla dzieci, tylko jedyny problem jaki jest, to że Nela boi się, widzowie, wody. Nie wiem, jak to rozwiążemy. Prawdopodobnie w tym odcinku Nela wejdzie dwa razy do wody i wyjdzie, ale chcę to zrobić, widzowie, chcę zrobić ten aquapark. Zobaczymy, jak to wyjdzie, po prostu całokształt, a potem zobaczymy reakcję. Ale prawdopodobnie ona się po prostu boi wody, więc mam nadzieję, że przekona ją to, że to będzie tak piękne. Pamiętajcie, widzowie, że Mona Lisa będzie 28 lipca o godzinie 20:00 na kanale Palia. Mam nadzieję, że każdy z was obejrzy to. No i co? Mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Subskrybujcie kanał na samym dole, bo dużo osób ogląda, ale nie subskrybuje. Także kliknij suba na dole i miłego oglądania ci życzę. A my jedziemy do sklepu. Zamówisz teraz preorder płyty Paliona lub box, albo box premium. Pamiętajcie, że płyta z okładką 3D będzie tylko i wyłącznie w boksach. Na płycie znajduje się 12 nowych utworów oraz 3 stare. Musisz mieć płytę Paliona w swojej kolekcji. W boksach jest wiele super rzeczy, a nawet dedykowane ciuchy pod płytę. Tryb kreatywny. Także włącz tryb kreatywny już teraz i zamów na stronie trybkreatywny.palionsal.pl. Gdyby znajdujemy się w sklepie i będziemy teraz wybierać rzeczy, które będą pasować dla małego naszego pieska. Jest on gdzieś dotąd? Musi to być w miarę małe i chyba to jest idealne. Ale fajne! I dzieciaki też się będą w tym bawić. Najgorsze jest to, że Nela nie lubi wody i tego się obawiam. Wydaje mi się, że z jedzalni nie będzie korzystać, ale tutaj się czasem potaplać może. Czym się różni to od tego? Że tu masz 3 pasy do zjeżdżania, a tu masz 2. Nie, jest 2 lepsze. Co dla Neli taki, bardziej bym patrzył tu na ten strumyk. No to co, to dwie rzeczy chyba, nie? Jeszcze jakieś zabawki trzeba je kupić. Taki rajd dla psa zrobimy, widzowie, taki aquapark dla psa. Przyjaciele, dojechaliśmy do domu i mamy... To są wszystkie rzeczy dla psa. No, ten pies ma życie jak w Madrycie, moi drodzy. Tutaj są przysmaki. Training treats. Nie wiem, czy to w ogóle będzie lubić tak naprawdę, ale wygląda smacznie. Zjadłabyś? Zjadłbyś? Nie zjadłbym. Wszystko to zaprezentuję, w sumie weźmy to po prostu. Jest tego dużo. Pokażemy to potem Nelly. O kurde. Siup. Ona nie lubi wody, a my co my robimy? Ona nie lubi wody. Przysmaczki. Pięknie. Patrzcie, ile mamy zabawek dla Neli. Co prawda te niektóre zabawki są tak naprawdę dla małych dzieci, ale Nela to jest nasze małe bobo, dlatego zrobimy jej piękny aquapark domowy. Co? Co, piękniutka? Już wiesz, że to dla ciebie? Już wiemy, że to dla ciebie? Nela już obczaja, widzowie, co to jest? Czy my mamy coś dla ciebie, dzidzia? Nie lubisz wody, co? Ale zobaczymy w takim razie, jak ci się spodoba aquapark, co? Budujemy go dla ciebie. Nela, dla ciebie budujemy aquapark. Każdy cię kocha, wiesz? Dobra, widzowie, jest tego mnóstwo, ale tu są też rzeczy na inne odcinki. Zacznijmy od dmuchania wszystkiego. Mamy kompresor kupiony. Albo dobra, najpierw zobaczmy zabawkę. To jest w ogóle zabawka, która taka do wody bardzo. Ale zobaczymy. To jest zabawka, zobaczymy, czy jej się spodoba. Nela, przynieś. Fajne. Podoba jej się. Za bardzo chyba jej się podoba. To na razie niech się tym pobawi, bo my mamy robotę do zrobienia. Przetestujmy to. To będzie leci. O kurde, jakie ciśnienie. Ale tu ma zasięg. Patrz, gdzie to leci. To ja patrz, jaki patrz to. Fajne. Nela się raczej tego będzie bać, nie? Na razie nie ma co się tym bawić, bo tu będzie wszędzie mokro, a Nela już się chyba wystraszyła. Dobra, idziemy pompować wszystko. Ile tego jest? Milion rzeczy dla Neli. Wszystko jest dla Neli, wszystko. Dobra, widzowie, zaczynamy od basenu dla psa. Zobaczymy, co to będzie. Ale w tym na pewno się nie będzie ona kąpać, bo ona nie lubi wody. Ale kupiłem to po prostu, żeby zobaczyć w ogóle, jak taki basen dla psa wygląda. Nie pompuje się go, tylko wody się nalewa. Faktycznie, to się tylko wodę wlewa. Wow, jaki duży! Lola by się tu bawiła. I duży! Fajnie. I pa, wlewasz tu wodę? No, klasa. Z braku laku ty się możesz tu kąpać. Co? Nie no, ja bym się tu zmieścił. Nie no, kurde, jak Maja się... Znaczy Maja... jak Nela się nie będzie w tym kąpać, to ja się będę w tym kąpał. Kolejna rzecz, Jezu, ile tego będzie? Jakie to jest ogromne! O kurde! Jakie to jest wielkie! Ej, nie sądziłam. Czuję się jak dziecko, nie? Jo!
Jakie fajne! Ja nie mogę, bo małym dzieckiem to chyba był zachwycony. Fajne! Jakie fajne! Pierwszą rzecz mamy już położoną, idziemy po następną. Którą teraz przetestujemy? O Boże! Drugie. Paweł, to się nigdy nie zmieści. Jakie wielkie! To na jakiś festyn jakiś. No! To będzie jakiś festyn upaliony. Po co są te kółka? No aha! Zabawka. Ja wiem, dobra, teraz strzeliłem. Chodź, rzucasz do tego. Nie trafisz. Ja nie mogę. Ja nie, muszę trafić, się żart. O! O! Kurde, dobra, ale jeden jest. Myślę, że... Woda, fu. No co ty? Męcząca robota, widzę. Zrobienie akwaparku dla Neli. Trochę męczące. Tu jest milion rzeczy w tym. Jak to rozpakujesz, to ci wypadnie multum rzeczy. O, to jest grube. Widzę, to jest największa. A nie, faktycznie. Widzisz? Co jest? Mówiłam. O kurde. Masz Nemo. O kurde, widzowie. Nie spodziewałem się, że dinozaur to jest zjeżdżanie dla dzieci. Ja nie mogę. Fajno. Siemanko, siemanko, dzisiaj niesiemy akcesoria, ale nie wiem jeszcze po co, bo nie dostałem informacji. Uuu, ale będzie zabawa, no nie mogę! Ale to jest ogromne, co jest? Ale jakie dzieci by to miały raj? Ty myślisz, że pies ci wejdzie do wody? Nie. Bo mój nie wchodzi, mój się boi. Mój też się boi, trzeba go przekonać. Nie ma szans go przekonać, stary. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że mój pies wlazł w błoto, to była zima i w tym błocie był przez tydzień, stary. No on nie wlezie do wody, nie? Pies nie wejdzie do wody. A ty wejdziesz? Moi drodzy, prezentuje się akwapark dla psa. Naprawdę świetnie. Jest tego mnóstwo. Cały ogródek jest zagracony właśnie w tych dmuchanych rzeczach. Problem jest w tym, że Nela boi się wody. Ale może ten akwapark ją w jakiś sposób przekona. Muszę wyłączyć wodę. Bo patrzcie, mamy to. Jest mini basenik. No, nie napełniałem go do full, bo Nela i tak nie wejdzie jak był full, więc tak malutko dałem. Slip and slide. I to największe... Taki brodzik, jakby to nazwać, z jakimiś zabawkami. Zobaczymy, no położymy Nelę, najwyżej wyskoczy, jak nie będzie chciała. Jak widać, wody jest po tyle, mega mało. Więc zaraz to wszystko poukładamy, żeby było mega równo. I pójdziemy po pieseła, zobaczymy jej reakcję. Mamy akcję, zanim przyjdzie tu Nela, żeby się nie wystraszyła. No. Musisz stanąć tutaj. Tak. A stąd musisz stanąć tu. Jeżeli nie trafisz ani jednym, no, pierdzielasz się tu jak małe dziecko. No nie, naprawdę. Dawaj, czas, start. No to jest niemożliwe. No, dawaj. Dobra, pola, pierwsza próba, proszę, musi się udać. Ale nie. Akwapark dla dzieci, nie? Lepiej się bawić. Dobra, spokojnie, teraz chwila, druga próba. Co? Jeszcze raz, dobra. Mam tylko dwie szanse, musi mi się udać. Dawaj. Uwaga, uwaga, uwaga. Dawaj. Dlaczego? Dawaj. Dobra, ostatnia szansa. Dobra, dawaj. Best way, widzowie, proszę. Musi mi się to udać. Pa. Wow. Nie. Ej, mamy morsa. Mamy morsa w wodzie. Nie, dobra, przegrałem. No i co? Ale ty wiesz, że to jest mega zimna. To jest moja kara. Ej, to jak wskoczysz teraz do wody, to będzie ci mega ciepło. Mówisz? No dobra, no muszę się schować. Pięknie. To jest ciepła woda, nie? O tak, dzięki. O wiele cieplejsza. O ile cieplejsza? No tak, no 10 stopni, bardzo ciepła, jest fajna. Polecam, super przygoda, niestety nie udało mi się trafić w kółka. No jestem troszeczkę mokry. Dobra, teraz sprawdźmy tak, no jak Maro się bardzo dobrze bawił na moim akwaparku, na którym pracowaliśmy cały dzień, to sprawdźmy, jak się będzie bawić Nela. Obstawiam, że po prostu ucieknie. Ale mamy to, a to jest haczyk na nią, więc może coś się uda w niej wykrztusić. Stań na środku, Maro, stań na środku. Dobra, i co się stanie? Ej, boję się. Co ty robisz, Marek? Zbijam ja, no. Dobra, ja. Marek ma lepszą zabawę, wiesz? Mam czarny płaszcz w sztukach walki, bego, kurde! Ej, nie, czekaj! Dobra, nie, tego jest za dużo! Ej, co się dzieje? Ile tu jest wody? Ja stąd wychodzę! Tak jak widzicie, Maro bawi się przednio. Nie będziemy razją, tylko włożymy. Nela, zrobiliśmy to wszystko dla ciebie. Nie możesz nas zawieść. Dam cię tylko łapkami. Tu jest mega płytko. Kurde, się tak boi.
Nie. Nie. To było tak strasznie. Nienawidzę mnie. To powinno być film pod tytułem zbudowaliśmy aquapark dla Marka, nie? Jej, let's go! Patrz Nelę. To jest Nela na aquaparku. A to jest Marek na aquaparku. No co? Co z tego, że mam 22 lata? Też lubię się bawić! Wyskoczy. No nie lubi. Nela! Miałem zawsze wrażenie, że psy lubią wodę, a koty nie lubią wody. O, to jest kot. Nela, chodź tu. Nie, musisz wejść do basenu! Musisz wejść do basenu! Wow, kolego! O, dawaj, dalej! Dobra, no. To była przynęcona Marka. Musisz teraz podejść tu, Nela, patrz. Dobra, dawaj się, jak z cmentami. Nie! No cóż, widzowie, no jedynie co jej się spodobało, to piłeczki tak naprawdę. Także te piłeczki pewnie zostawimy, ale te wszystkie rzeczy to albo oddamy jakimś po prostu biednym dzieciom albo coś. A, Markowi mam oddać, no tak patrzy na mnie. Jest wszystko moje! Oh yeah! No tak, widzowie, ale to zbudowałem aquapark dla Marka, nie dla Neli, no. Dobra, Nela nie jest zadowolona, ale dobra, ja jestem. Żeby nie było, no nie będę męczył psa, no bez przesady, nie będę go wsadzał nigdzie już. Chciałem raz tylko spróbować, nie chcę, także nie będę jej męczyć. Ale, Maro, robimy slip and slide, to pierwszy dotknie. Nie, znowu! To jest niesamowita konkurencja, obstawiajcie w komentarzu, kto wygra! Marek, wielki fighter, proszę państwa, ile wagi? 95! Wzrost? 81! Kontra? 70 kg 81. Ej, zaraz! A twój wzrost? 1,68 m. Chyba pomyliłeś zawodników, Dawidzie. Teścik water slide'a, zawsze to chciałem zrobić, ale nigdy nie miałem okazji. Więc teraz lecimy. To chyba nie tak działa. O kurde, jaka zimna. To będzie world record. Mój brzuch! 3, 2, 1, start! Da! No co to miało być? Ale essa! Maro, jaka essa! Rywalizacja! Żeby nie było już nudno, zróbmy jakąś taką rywalizację, gramy o 100 zł. No, z przyjemnością! Dawaj, stąd, zrzucamy stąd Maro, i musisz trafić. O, dobrze! Ajajaj! Kurde, ale patrz jak... Kurde. Jest! Nie udało się! Wy tego, widzowie, możecie nie wiedzieć, ale ja znam sekretny ruch. Uwaga! I... Huś! Nie! Co to było? Proszę, żeby się nie udało. Jezu! Okej? Nie, było tak blisko! Proszę! Nie! Let's go! Wow, wygrałem! Jak to dyskwalifikacja? Dajesz mi stówę. Ale nie było w zasadach coś takiego, że nie mogę zrobić. Przegrałeś, dawaj, Marek. Mi stówę! Oszukałeś. Nie, dobra, musi być replay, co ja mówię. Zrzucamy stąd i musisz trafić. Nie wierzę w to, nie wierzę. Dla mnie to jest łatwa stówa, dla niego to jest przegrane życie. Dobra, możemy podsumować ten cały tutaj aquapark. Aquapark dla psa, gdzie Nada dotkła przez 2 sekundy. Ej. No nic, także widzowie, jeżeli chcecie więcej odcinków, stawiać łapy do góry, subskrybujcie kanał na dole, będzie więcej odcinków też z basenu tam, nie z aquaparku dla dzieci, dla Marka. Także szkoda. No co, widzimy się w następnych filmach i no, napiszcie jakieś tipy, jak przekonać psa do wody, czy w ogóle da się. Na pewno mi napiszecie, zawsze jakieś tipy mi piszecie, jeżeli chodzi o psa. Także zobaczymy, ja zawsze czytam komentarze, trzymajcie i elo!